Polskie Radio Białystok. Niefortunnie zaczęło się dla nas to spotkanie. Szybko stracona bramka. Brak zdecydowania przy tej sytuacji, przy całym fragmencie gry. Nikt nie zaatakował piłki i dostaliśmy szybko bramkę. I później można powiedzieć, że bardzo dobra reakcja. Również ze tego fragmentu gry wykorzystaliśmy swoje rozegranie. Zaskoczyliśmy rywala, przyjęliśmy inicjatywę. Widać było, że kontrolujemy to spotkanie. Mieliśmy kilka dogodnych naprawdę sytuacji w pierwszej połowie. I ta pierwsza połowa była pod naszym dyktando, pomimo remisowego rezultatu. Układało się to po naszej myśli. Wczoraj dokonaliśmy zmian. Wprowadzeni nowi zawodnicy. Wydawało się, że tutaj powinno być lepiej i poszukaliśmy innych rozwiązań. Ale w tej przebijance w drugiej połowie brakowało nam niekiedy tego ostatniego dogrania, tego spokoju w fazie tej finalizacji i później jeszcze przeciwnik wykorzystał naszą niefrasobliwość. Bramka zdobyta na 2-1 w tym fragmencie gry spowodowała, że przeciwnik umiejętnie bronił się do końca spotkania. Pomimo tego, żeśmy szukali swoich szans, staraliśmy się znaleźć klarowną sytuację bramkową. Dochodziliśmy do jakichś tam pozycji strzeleckich, ale niestety nie udało się doprowadzić do wyrównania już w doliczonym czasie gry. Przeciwnik nas, można powiedzieć, pogrążył. Panie trenerze, dziennikarze akredytujący na to dzisiejsze spotkanie zadali pytanie i tak Robert Bońkowski, Polskie Radio Białystok pyta, z czego wynika brak Błażeja Augustyna w kadrze meczowej? Czy chodzi o problemy zdrowotne związane z koronawirusem? Mamy dużo tych problemów, nie chcę o nich mówić, po prostu wiadomo, no. Ja jako trener zawsze wybieram tych zawodników, co są zdrowi, co są gotowi do gry. Jak widzimy, się Błażeja z nami nie ma, no to resztę można sobie dopowiedzieć. Kolejne pytanie tego samego dziennikarza. Czy według trenera to właśnie fakt, że musiał Pan składać środek obrony z piłkarzy, którzy nie występują na co dzień jako stoperzy, sprawił, że mecz ten zakończył się takim, a nie innym lepszym dla Was wynikiem? Co trener może wskazać jako główny powód kolejnej porażki Jagiellonii? No, na porażkę wpłynęły na pewno te błędy przy straconych bramkach, bo brakowało nam zdecydowania ataku na piłkę. A na pewno sytuacja z tym, że nie mieliśmy dzisiaj praktycznie ani jednego środkowego obrońcy, nie pomogła. Nie jest to wytłumaczenie, bo ci, co wychodzą, muszą też brać odpowiedzialność za to, co jest, ale nie zwalajmy jakby winy i nie szukajmy usprawiedliwienia, że chodzi o środkowych obrońców, prawda? Tylko cały zespół atakuje, cały zespół broni i troszeczkę niefrasobliwości w fazie bronienia spowodowało to, że straciliśmy te bramki, niestety. Jakub Cimoszko pyta, dlaczego w dzisiejszej kadrze meczowej zabrakło Jana Majsterka lub któregokolwiek z innych młodych środkowych obrońców? Czy eksperyment z Borysiukiem i Bodwarsonem na tej pozycji był absolutną koniecznością? Tak, był absolutną koniecznością. Mało kto o tym wie, ale u nas niestety w klubie mamy bardzo dużo przypadków. I jak cała akademia, drużyna, rezerw, juniorzy, jak widzimy, przekładamy mecze, bo jest tego naprawdę sporo. Staramy się z tego wychodzić ogromną ręką, ale no niestety na wirusa nie mamy wpływu i musimy reagować na to, co jest. Oj, działo się. Nasza drużyna nie była optymalnie przygotowana do tego meczu i było to widać w pierwszej połowie. Mieliśmy założenie zagrać wyżej, ale, że tak powiem, ta moc biegowa nie wyglądała tak jak w Lubinie i za wolno biegaliśmy i drużyna gości nas kilka razy rozklepała, jak to się mówi w żargonie piłkarskim. Całe szczęście, że zdobyliśmy bramkę na 1-0, zresztą rzutów rożnych w pierwszej połowie mieliśmy 10 i Jagiellonia tylko jeden i po jednym zdobyła bramkę i ten jeden był przećwiczony przez nich. Uczulaliśmy zawodników, nawet ćwiczyliśmy, że taki wariant mają, ale uczulać, ćwiczyć to jedno, a praktyka to jest całkiem co innego i tutaj popełniliśmy błąd, bo wygrywaliśmy 1-0 i mogliśmy uniknąć straty tej bramki, tym bardziej jak pewne rzeczy wiesz, co Cię może spotkać. Ale w przerwie skorygowaliśmy pewne rzeczy, zmian żadnych personalnych nie zrobiliśmy, tak jak to było w poprzednim meczu, ale zmieniliśmy styl bronienia, graliśmy bliżej siebie, na swojej połowie. Potem po 10 minutach dokonaliśmy zmian, które miały być kluczowe, gdzie właśnie z nowymi siłami wzmocniliśmy i skrzydła, i atak. I to przyniosło efekt, bo mogliśmy nawet dołożyć coś wcześniej, ale nasza nieskuteczność spowodowała to, że te bramki padały później i całe szczęście, cieszymy się, będziemy sobie analizować to spotkanie. Wiemy, że w środę gramy mecz pucharowy, potem następny bardzo ważny wyjazd i każdy mecz dla nas to jest święto, każdy mecz dla nas to jest sprawdzian, a dla mnie trenera, który jest od
kilkunastu dni w tym klubie, to jest kolejna lekcja poglądowa i już wiem teraz, jak mikrocykl pewne rzeczy sobie poprzesuwać, bo to zmęczenie było widać ogromne u moich zawodników, a już ich na tyle poznałem, że mogę ocenić to i pewne rzeczy będziemy korygować. Mamy teraz te dwa mecze pucharowe i ligowe i wszystko będziemy robić, żeby iść małymi kroczkami do przodu, a czy tak będzie, bo dziś było widoczne to, że ten mecz w Lubinie, gdzie dużo pracowaliśmy, gdzieś dał we znaki tym zawodnikom, którzy tam grali w większym wymiarze, ale chwała chłopakom za to, że w słabszej dyspozycji gdzieś potrafiliśmy zdobyć 3 punkty, bo to jest bardzo ważne i dla nas najważniejsze. Nieważny styl, bo tego stylu w pierwszej połowie gdzieś nie było, w drugiej to było świadome wyprowadzanie kontr i tak też czyniliśmy. Pcharówka w defensywie i te punkty zostały w miarę.